Drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi, werset drugi, komentarz. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Ten werset wyjaśnia trzy rzeczy. Po pierwsze, jeszcze raz pokazuje nam, na czym tak właściwie polegał rozpowszechniony wśród wierzących błąd. Po drugie, widzimy, jakich konsekwencji obawiał się Paweł. Po trzecie, dowiadujemy się, w jaki sposób nauka ta znalazła przystęp wśród wierzących. Do Tesaloniczan przybyli fałszywi nauczyciele, którzy twierdzili, że Dzień Pański już nastał. Bardzo trudne okoliczności, w jakich znaleźli się ci wierzący, okazały się podatnym gruntem dla tego rodzaju teorii. Wierzący kojarzyli prześladowania, które musieli znosić, z sądem, jaki przyniesie ze sobą Dzień Pański dla niewierzących. Niestety sens tego wersetu wielokrotnie był rozmywany przez niewielkie zmiany w tłumaczeniu. Popularny błąd występujący w wielu tłumaczeniach Biblii polega na tym, że zgodnie z nim Dzień Pański nie już nadszedł, lecz nadchodzi lub jest już blisko. Gdyby na tym opierało się głoszenie tych nauczycieli, Paweł mógłby oszczędzić sobie pisania listu, bo tak właściwie nie byłoby żadnego problemu. Dzień Pański był rzeczywiście blisko, ale nie na tym polegała trudność. Chodziło raczej o to, czy dzień ten nastał, czy też nie. Użyte tutaj greckie sformułowanie w Biblii Warszawskiej oddane jako już nastał, dosłownie już jest, występuje także w liście do Rzymian 8:38. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce. 1 Koryntian 3:22. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Gdzie przetłumaczone jest jako teraźniejszość i przeciwstawione jest przyszłości. Pojawia się ono także w Galacjan 1:4. Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego. 1 Koryntian 7:26. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Hebrajczyków 9:9.
ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu. Każdorazowo w powiązaniu z sytuacjami, które jednoznacznie należą do teraźniejszości, a nie do przyszłości. Można byłoby zatem werset ten przetłumaczyć również tak, jakoby dzień pański był teraźniejszy. Właśnie o to tutaj chodzi. Kolejna zmiana polega na tym, że wielu oddaje dzień pański jako dzień Chrystusowy. Oczywiście, że w Nowym Testamencie czytamy o dniu Chrystusowym i również ten dzień należy jeszcze do przyszłości. Ale tutaj chodzi jednoznacznie o dzień pański. Dzień Chrystusowy, który pod nieco zróżnicowanymi nazwami występuje łącznie 6 razy w listach Pawłowych i który również obejmuje pewien okres, jest także powiązany z objawieniem się Pana Jezusa. Filipian 1:6. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Filipian 1:10. A abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. 2:16 Filipian. Zachowując słowa życia ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. 1 Koryntian 1:8. Który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. 1 Koryntian 5:5. Oddajcie takiemu szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. In the day of the Lord Jesus. Drugi Koryntian 1:14. Jak zresztą po części już nas poznaliście, że jesteśmy chlubą waszą, jak i wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa. Ta nazwa jednak odsłania nam raczej niebiańską stronę rozgrywających się w tym czasie wydarzeń, a nie tak bardzo ziemską. Dzień Pański związany głównie z Izraelem oraz z narodami odnosi się zasadniczo do wydarzeń, które będą miały miejsce na tej ziemi. Dzień Chrystusowy nawiązuje do wydarzeń, które będą rozgrywać się w niebie i dotyczyć będą znajdujących się tam pochwyconych uprzednio do nieba wierzących. Dzień Pański rozpoczyna się odpłatą i sądem, podczas gdy Dzień Chrystusowy mówi o nagrodzie, jaką otrzymają wierzący. Nie można oddzielić jednego od drugiego, ale ważne jest, aby rozróżniać te dwie nazwy i szczególne znaczenie, które jest przypisane każdej z nich. Tutaj chodzi jednoznacznie o Dzień Pański. A jaki był skutek tej fałszywej nauki u Tesaloniczan?
Paweł wzywa adresatów listu, aby nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. Najwidoczniej właśnie taka była ich reakcja na rozpowszechnianą wśród nich błędną naukę. Dać się zbałamucić lub zachwiać w rozumieniu, jak podaje Biblia Tysiąclecia, oznacza zostać zdezorientowanym w myśleniu i stracić panowanie nad sobą. Dać się nastraszyć oznacza dać się zbić z tropu, poddenerwować. Użyte tu greckie słowo pochodzi od czasownika głośno krzyknąć. Zatem całe życie Tesaloniczan mogło ulec całkowitej dezorientacji. Zostać wywrócone do góry nogami. Zostali do głębi wstrząśnięci i wytrąceni z wewnętrznej równowagi. Ich sytuację można porównać z zakotwiczonym statkiem, który przez nieustanny ruch wody w morzu został odkotwiczony. Celem tego zastraszania było odwiedzenie wierzących od spokojnego oczekiwania ich Pana, mimo zewnętrznego ucisku. Ich usposobienie miało być niebiańskie, o czym czytamy w Kolosjan 3, od 1 do 3. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Zamiarem wroga jest zawsze odciągnięcie wierzących od tego niebiańskiego sposobu myślenia i ukierunkowanie ich na tę ziemię i jej sprawy. Co więcej, apostoł martwił się, że zmiany te mogą nastąpić szybko. Czasami skutki błędnego pouczenia ujawniają się dopiero po jakimś czasie, a czasami bardzo szybko. W każdym razie jedno jest pewne. W ten czy inny sposób błędne myślenie ujawni się prędzej czy później w praktycznym życiu. W jaki sposób ta błędna nauka dotknęła Tesaloniczan? Pojawili się wśród nich fałszywi nauczyciele, którzy nie tylko podzielili się z nimi swoimi przekonaniami, lecz twierdzili również, że ich słowa opierają się na otrzymanym od Boga objawieniu. Było to podwójną niegodziwością. Nie tylko ich słowa nie były prawdą, lecz również sposób, w jaki je przekazywali, był nacechowany podstępem. Zauważmy, iż szatan przy wyborze swoich metod nie jest nigdy zbyt drobiazgowy. Dla niego każdy środek jest dobry, jeżeli tylko pomoże mu w osiągnięciu jego niegodziwych celów. W powiązaniu ze sposobem przekazu fałszywych nauk wymienione są tutaj trzy rzeczy. Po pierwsze, a przez wyrocznie. Ci fałszywi nauczyciele udawali, że ich poselstwo było duchowym, natchnionym objawieniem. W początkowej fazie istnienia Kościoła Bożego na ziemi Bóg rzeczywiście dawał objawienia, o czym czytamy w 1 Koryntian 14, 26-30, ponieważ Słowo Boże nie było jeszcze kompletne. W powiązaniu z kwestią objawień wierzący wezwani byli do rozróżniania duchów, o czym czytamy w 1 Jana 4,1 i 1 Koryntian 12,1-3. Nie każda wypowiedź stwarzająca pozór duchowości musiała pochodzić od Ducha Świętego. Tutaj jednoznacznie tak nie było. Przez mowę lub słowo. Nie chodziło tu o jednorazowe kazanie, lecz raczej o to, że poselstwo tych fałszywych nauczycieli miało sprawiać wrażenie proroctwa, być może nawet nawiązującego do Starego Testamentu. Jeżeli tak było, to w każdym razie jedno jest pewne. Wypowiedzi Pisma były źle zastosowane.
Badając tekst źródłowy, można tutaj dostrzec stosowanie odniesień zgodnych z ludzką logiką i czysto rozumowym sposobem pojmowania. Niemniej jednak tego rodzaju zdroworozsądkowe wnioskowanie w sprawach wiary należy zawsze traktować z dużą dozą ostrożności. Jakże często doprowadzały one do fałszywych, wręcz zgubnych skutków. Oczywiście, że czytając Biblię nie musimy wcale wyłączać naszego rozumu, ale do jej zrozumienia nie potrzebujemy logiki ludzkiej. Słowo Boże samo w sobie zawiera swoją wykładnię. W odniesieniu do całej świętej swojej treści oraz kontekstu swoich wypowiedzi, na przykład możemy porównać z 2 Piotra 1:20, można je prawidłowo zinterpretować wyłącznie pod kierownictwem Ducha Świętego. C. Po trzecie, przez list. To był szczyt bezczelności. Najwidoczniej ci fałszywi nauczyciele wysłali list z rzekomym podpisem apostoła Pawła. Nie brzydzili się nawet takimi metodami świadomego fałszerstwa. To pokazuje nam, że dokładnie wiedzieli, co czynią. Nie było to coś nieumyślnego, lecz zupełnie świadome. Wręcz zaplanowane wpajanie nieprawdy tym młodym wierzącym. Jest to oszustwo i podstęp. To sposób postępowania typowy dla szatana, któremu nie ma równego śmiałością i przebiegłością. Sfałszowany list miał rzecz jasna dodać wagi ich teoriom, ponieważ należało przyjąć, że Tesaloniczanie dadzą posłuch listowi, który opatrzony był rzekomym, oczywiście fałszywym podpisem apostoła Pawła. Bez problemu rozpoznajemy tutaj jedną z najstarszych taktyk szatana – metodę imitacji. Czy nie znajdujemy właśnie tych trzech elementów w służbie apostoła Pawła wśród Tesaloniczan? Kazanie Pawła było w duchu, 1 Tesaloniczan 1:5. Apostoł pouczał ich przez mowę i list, 2 Tesaloniczan 2:15. Imitacja była wręcz mistrzowska. Przez ducha, mowę i list fałszywi nauczyciele próbowali skopiować Pawła i nadużyć jego autorytetu. To wyrafinowane oszustwo zostaje tutaj zdemaskowane. Apostoł mówi, iż nauka ta nie pochodziła od niego i że pozostawała w skrajnym kontraście wobec tego, co sam im uprzednio powiedział.